Rozmowa polskiego radia 24. To państwa czas, państwa i moi goście. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Kornelia Wrublewska, Nowoczesna. Witam. Jarosław państwa. Urbaniak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Pani poseł, pozwoli pani, że od pani zacznę. Ja dość odważnie od razu. To elegancko. No, nie, nie, Dobrze mnie wychowa. <laughs> to Natomiast y, ja odważnie powiedziałem, że pani w dalszym ciągu reprezentuje Nowoczesną. Tak. I tak jest, tak będzie, tak zostanie? Oczywiście Czy tak to jest, jest taki stan przejściowy? Nie, nie, jak najbardziej tak jest, panie redaktorze. Nie ukrywałam nigdy, że moim liderem był i jest Ryszard Petru. Ale. On mnie zaprosił do cudownego projektu, jakim jest nowoczesna, i ja temu projektowi będę wierna do końca. Znaczy, nie wyobrażam sobie, jakakolwiek sytuacja by nie nastąpiła, ja sobie po prostu nie wyobrażam wyjść teraz ze względu na jakieś własne oburzenie, niechęć do kogoś, poczucie, że jestem gorzej traktowana. Były różne sytuacje w nowoczesnej, tak, na przestrzeni tych dwóch i pół roku. I nie ukrywam, że wielokrotnie miałam ochotę rzucić papierami i wyjść. Ale poza mną w tym wszystkim są jeszcze inni ludzie. Są nasi wyborcy, są osoby, które na nas głosowały. Są setki ludzi w całej Polsce tysiące, którzy cały czas ciężko pracują po godzinach i jakby kosztem swojego życia prywatnego. No tak, ja którzy sobie byli nie wyobrażam wierni, teraz ich zostawić. Panie poszło, ci, którzy byli wierni nowoczesnej, jej ideałom. A no właściwie brakowi ideałów, o czym mówi czy Janna Sharing wielgus czy Janna Schmidt. Ci ludzie są zdegustowani, są niejako sierotami po Ryszardzie Petru. Pani mówi o tym, że ten projekt był cudowny, ale ta cudowność tego projektu to między innymi osoba Ryszarda Petru. Teraz już Petru nie ma. Nie ma Ryszarda Petru i szczerze powiem, że ja nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało. Liczę na to, że będziemy dalej iść do przodu, bo mamy konkretne cele, bardzo konkretne, które bardzo mocno nas jednoczą nie tylko w klubie poselskim, ale również w kraju. To znaczy, my słyszymy głosy. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy w szczególnym okresie przed wyborami samorządowymi. Ludzie, którzy pracowali przez 2,5 roku, nie pracowali. Po prostu z miłości do Ryszarda Petra. Ale nie pracowali, pracowali ponieważ Pracowali, panie redaktorze, ponieważ... Pan poseł jak już się cieszy. Ale, pracowali proszę... na sukces wyborczy Platformy Obywatelskiej. No taka jest prawda. Koalicji Obywatelskiej. Nie ma czegoś takiego już. jak Koalicja Obywatelska. I proszę, proszę pamiętać, że ci ludzie marzą o samorządzie, chcą wejść do władzy, do władzy no lokalnej, tak. I chcą teraz ktoś zepsuł, zmieniać rzeczywistość. panie poseł, i ktoś zepsuł im punkt patrzenia na świat. Mówiliście tym ludziom, pracujcie ciężko w regionie. Pracujcie ciężko w swoich miastach, w swoich wioskach, macie zagwarantowane miejsca na listach nowoczesnej. A tu masz Babo placek. ktoś zrobił Koalicja deal z Platformą Obywatelską. O nie, no. Platformą nie obywatelską. panie redaktorze, panie redaktorze, redaktorze ja Proszę koalicje. zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten deal, deal, jak to jak pan, nie pan, nie pan nazywa, jest no odpowiedzią no. na. Panie ja poseł, proszę słowa, się nie gniewać, bo pan poseł bardzo ciekawego wątku. Jak to Pan poseł po mnie skończy. To jest odpowiedź na prośby naszych wyborców, żebyśmy jedną siłą stanęli wspólnie przeciwko PiS-owi. To jest odpowiedź na potrzebę Pani poseł, nie, wyborców. to jest narracja przygotowana poseł, przez liderów jednego i drugiego ugrupowania, że PiS jest zły, Panie PiS jest Panie redaktorze, straszny. ale ja jeżdżę Trzeba po tego, rozmawiam wybrać, z wyborcami. i dlatego Chodzę tak sobie Wielokrotnie słyszeliśmy, słuchajcie, nie łączcie się absolutnie z Platformą, ale musicie wspólnie stanąć, bo inaczej nie pokonamy PiSu. No i teraz to pan, pan poseł prośle. mówi, że to nieprawda, że nieprawdą jest, że koalicja obywatelska jest tylko w sejmikach wojewódzkich. Tak, tak, tak. To ja by powiedziałem, że nieprawda, jak pan redaktor powiedział, że tylko w sejmikach wojewódzkich, bo ja to znam z praktyki, ja też uczę uczestniczę w negocjacjach, więc łatwo i jakby i jaka ergonomia przekazu medialnego, jaką musi zastosować między innymi także pan redaktor, to jest spojrzenie tylko na to, że dogadaliśmy się i, i stwarzamy wspólne listy do sejmików. Ale mamy oprócz Trzaskowskiego, który jest tutaj w gdzie tam wszystkie. Panie medy. Pośle, będzie Pan mówił naprawdę dowodnie. Obiecuję. Ale nie, nie, nie będę ale mówił, tak. ja, ja nie, pana ale, znam, ja przy, ale ja przyjąłem ten Panie Pośle. Wymieraliście przez kilka tygodni. No, liderzy i Platformy Nowoczesnej wmawiali mnie i nie tylko mnie, przede wszystkim wyborcom, swoim, jak i cudzym, obcym, niech będzie pisowskim, że ta koalicja jest tylko do sejmików wojewódzkich. Że nie ma żadnej koalicji. Nie, nie, nie. Panie redaktorze, nie odrobił pan lekcji, o, nie posłuchał pan konferencji, to, to, kiedy były był, przedstawiciele. Było warszawska konferencja, na której nasi liderzy... E, <laughs> prezentowali, jak to będzie wyglądało, gdzie mamy ile jedynek, gdzie mamy jakich prezydentów, byli ci prezydenci prezentowani zarówno ze strony nowoczesnej, jak i Platformy Obywatelskiej, byli prezydenci wspólni prezentowani, bo mamy takich w wielu miastach, więc proszę nie mówić, że, że, że tylko sejmiki, absolutnie nie. Proszę państwa, absolutnie to teraz nie. uwaga, raz jeszcze, to nie chodzi o to, że straszę, ale obiecuję, że dzisiaj po godzinie 20 w programie Forum zrobię zestawienia, więc państwo jeszcze raz powiedzą to, co powiedzieli przed chwileczką. Czyli nieprawdą jest, jakoby koalicja obywatelska była zawiązana wyłącznie do sejmików wojewódzkich, a obiecuję, że po dwudziestej zestawię to z wypowiedziami, z których Państwo dobitnie się przekonają, że albo wy jesteście w jakimś dziwnym, wyimaginowanym świecie, albo po prostu ktoś kłamał.

Nie, nie, mam no, ale my to robimy. W odróżnieniu od pana redaktora, do... my to robimy. Pan redaktor to obserwuje i komentuje. Do Rad miejskich więc, na więc, Nie wiem, wie, w mojej redaktorze. Wielkopolsce jest Poznań, jest, jest Leszno. To wszystko były konferencje, te przekazy były. Są kolejne miasta, które za chwilę Szczecin, będą ogłaszały. I w, w innych miastach jest to, to samo. Ja wiem, że dla pana redaktora przekazem dobrym <laughs> dla słuchaczy jest to, że we Wrocławiu nadal są kandydaci różni. Panie pośle, to to jest, jest mój różny każdy... kandydat. To jest wasz kandydat. Platformy Obywatelskiej. Kazimierz Ale... Michał Ujazdowski. No pan się go chyba nie wstydzi. No to... Jest... <grym> no, no, Kazika się wstydzić? Nie, no naprawdę. Znamy się mnóstwo lat. Ja, sobie, ja go bardzo cenię. E... Ale chyba nie za bardzo w Platformie go pan widzi, prawda? No dlaczego bym miał go nie widzieć w Platformie? A widzi go pan w Platformie? No ja go widzę w Platformie. Ja go widzę jako prezydenta Wrocławia. Także. To dlaczego na przykład y, poseł Cimoszewicz go nie widzi w Platformie? Poseł Cimoszewicz jest trochę krócej w polityce i myślę, że Zapomniał o takiej głównej idei, która nam przyświecała, kiedy platforma powstawała, czyli że doświadczenia początku lat 90., kiedy różnica zdań w byle pierwszej, lepszej sprawie była powodem do tego, żeby kolejna partia dzieliła się na pół, a po kolejnym kwartale dzieliła się na ćwiartki. Mieliśmy w parlamencie kilkadziesiąt, kilkadziesiąt partii politycznych, i nam wtedy gdy powstawała Platforma, przyświecało, że najważniejsze są rzeczy, które służą rozwojowi Polski. To, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. I ja takie rzeczy z, z Michałem Ujazdowskim mam. Miałem je w latach 90 i mam je dzisiaj. Dlatego ja widzę jego miejsce w Platformie Obywatelskiej. To jest przede wszystkim demokrata. To jest człowiek, który to jest człowiek, który widzi Polskę w Unii Europejskiej i to jest człowiek, który widzi Polskę w NATO. To, o czym my dzisiaj mówimy, to mówimy o odejściu Ryszarda Petru. A kojarzy to pan sława też... Frasyniuka? E, ko, ko, kojarzę, tak. Te, też znam. Znana postać. Z, z, to z, jest z, prawda? Znana postać. Powiedziałbym tak? nawet, że chyba bardziej aniżeli Ujazdowski, ale to jest moje być może subiektywne odczucie. I wie pan, że Frasyniuk daje receptę. No. Mówi wprost, co on sądzi o Michalu Ujazdowskim, chociaż o tym, jak próbuje się Wrocław zdobywać. O tym, jak próbuje się tę koalicję zawiązywać. No to ładnie definiuję, ja tego nie powtórzę, no ale powiedzmy, że jest to fragment tej trzeciej Tisznerowskiej Prawdy. Nie, nie ma trzeciej Tisznerowskiej Prawdy. Prawda jest tylko jedna. I tego chciałbym, żeby się trzymano, bo o tym zapomniano, jakby myląc prawdę z opinią. I... O prawdzie. Nie, nie, o faktach. Prawda jest tylko jedna. A i, e, Zdanie, zdanie pani, pana Frasyniuka będzie zdane, zdaniem praf, pana Frasyniuka, ale to przy całym szacunku na Władka Frasyniuka to jest właśnie taka sytuacja, że jego działalność polityczna sko skończyła się właśnie wtedy, o, o czym ja mówiłem, kiedy ludzie, którzy byli w polityce w drugim, w trzecim szeregu, tak jak ja, gdzieś tam e, jeszcze w latach 80., gdzieś byli za pleczem. nie, nie byli Wałęsą Frasyniukiem, nie byli Mazowieckim Geremkiem. Zrozumieli, że te różnice i te podziały, te osobiste animozje są mało ważne. Ważna jest Polska i rozwój. Ważne jest członkostwo w NATO, uczestnictwo w Unii Europejskiej, ważne jest to, żeby to, co stało się w 1989 roku, uratować i przenieść na wieki. Ważna jest niepodległość Polski, a nie y, znów zależność o, o, od Moskwy. I Władkowi Frasynikowi najwyraźniej to zostało. Tak, ja z nim byłem w Unii Demokratycznej i w Unii Wolności. Ale właśnie o to chodzi, żeby się nie dzielić, tylko łączyć, że te najważniejsze wartości są dużo ważniejsze niż różnice w tym, jak patrzymy na pewne szczegółowe rozwiązania pani poseł, w podatku do Ale za, nie i za chwileczkę już do pani poseł przechodzimy. Bo pani poseł jest młoda i tamtych nie, czasów nie, nie pamięta. Ale, nie ale pan, chodzi, redaktor, żeby robić, ale pani pan poseł. redaktor pamięta. Świetne to były czasy dla dziennikarzy, bo codziennie w mediach pojawiał się ktoś, kto robił rozłam, kto krzyczał na, na swoich kolegów z partii i był bajzer w Polsce. No Polityczny bajzel. Takie pan, były Jak się lata dokonywał rok 89, to ja doskonale pamiętam, bo byłem akurat tam, gdzie były komitety obywatelskie. Ale mniejsza no ja nie byłem tam, w tym rzecz. komitety Rzecz no, jest to... raczej w czymś innym. I wróciłbym do tematu dnia, bo jakkolwiek by nie patrzeć, to jest temat numer jeden. Ryszard Petru. Czy dziś Grzegorz Skotny na święci triumf, czy nie? Czy udało mu się już pożereć nowoczesną, wchłonąć jak jamochłon niby że. Czy w dalszym ciągu Grzegorz Schetyna twierdzi, że nie. Zawsze, znaczy, przepraszam, no nie będę mówił, co twierdzi, nie, nie wiem, nie znam się. Pan was z całą pewnością nam to powie. Nie, no z całą pewnością też nie powiem, bo też nie wiem. Natomiast wiem jedno, że... Że kongres na lidera Zjednoczonej Grzegorz, Opozycji jest już rozstrzygnięty. Grzegorz, Grzegorz Schetyna ubolewa i to przecież też mówi dziennikarzom nad e, tym, co się dzieje. To, to nie jest dobre odchodzenie kolejnych posłów e, z jakiejkolwiek partii, która tworzą koalicję demokratyczną i europejską. Mamy poważny problem w Polsce. Problem. E, Pewnego zaczadzenia dużej części społeczeństwa, jakimiś dziwnymi hasłami wstawania z kolan, obrażania się na Unię Europejską, która nie jest ciałem obcym, tylko my jesteśmy jej elementem. A efekty dwójpółrocznej działalności Pisu i tego, co się dzieje z Unii Europejskiej, no to jest, co prawda nie słyszałem Pan przed momentem, bo to dla mnie jest wiadomość dnia 43 nowych ambasadorów Unii Europejskiej i, i, nie, ma, i nie ma Polaka po latach licznych latach od 2004 roku, od kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, kiedy Polacy byli w pierwszych szeregach zajmowania najważniejszych stanowisk Za mnie w Unii Europejskiej. Jest to, że nie weszliśmy wczoraj do Eurowizji, wie Pan? Naprawdę, serce mnie boli do dziś. Pani poseł, pani jest na liście. Pani jest. Czy to chodzi o konkurs europejski? Nie, chodzi o to, że generalnie czy byśmy mieli tego ambasadora, czy byśmy tego ambasadora nie mieli, to wyjdzie dokładnie na to samo. No, mamy Elżbietę Bieńkowską i co z niej mamy? Nic. Oj, mamy mnóstwo. Janusza Lewandowskiego i co Oj, z niego nie, to, mamy? Nic. No nie, niech pan nie żartuje. No, mieliśmy, ja nie mieliśmy największy budżet Unii Europejskiej w historii. I teraz mamy też w Unii Europejskiej, mm -hmm. w historii Unii Europejskiej. I to jest w, i decyzje zapadały właśnie wtedy, kiedy komisarzem był Lewandowski. No i teraz Więc Lewandowski pan mówi, ty, ale Bo, bo pan pośle, mówi, że pan się pan, wieczorem przygotuje tak. na 20 To pan nie jest przygotowany na teraz. Pan to pan Panie rzucił, zarzuca, mnie, ten... że jestem nieprzygotowany, no, jest nie no. na miejscu albo jest na wyrost. Ale nie o to. Bardzo proszę, niech Niech będzie Janusz Lewandowski. To od razu panu zacytuję. Janusza Lewandowskiego, który mówi tak, żebyśmy się nie cieszyli tym budżetem, bo będą dalej cięcia z tego budżetu i że Polska straci na tym budżecie. A Grzegorz Schrytyn, dla porównania, mówi tak: nie przeszkadzajcie nam, PISie, my tu będziemy naszymi eurodeputowanymi załatwiać jak najlepsze rozwiązanie dla Polski. To przepraszam bardzo. Lewandowski jest eurodeputowanym platformem, czy nie jest? No jest eurodeputowanym platformem. No i co, próbuje grać żeby... przeciwko Polsce? Nie, nie próbuje grać przeciwko Polsce, tylko robimy wszystko, żeby PIS. Polski z Unii Europejskiej nie wypchnął, bo robi Ale to wy teraz chcesz się wypychać Nie no, no, no nie no, panie, panie redaktorze. Panie redaktorze. No, ale takie no, to, można odnieść to jest, mieć wrażenie. Właśnie, to, jest to, to to właśnie jest ten, ten dobry przykład. To nie jest prawda, tylko pana opinia. I ona jest daleka od tego, jaki jest stan faktyczny. Ja nie mogę faktyczny. wyrażać swoich opinii, bo Platforma gdyby obywatelska, panie pośle, myślę, że włos na Platforma zjeżdża. Obywatelska jest proeuropejska. Jesteśmy za członkostwem Polski w Zgodę. Unii Europejskiej. Jest ale czy jest ta Polska tym tylko, samym? To, nie, jest propolska. Aha. To dlaczego Polska. Janusz Lewandowski śmie coś takiego w ogóle powiedzieć? Nie, no pan, panie radakowskie. Skąd pomysły w ogóle i próba narzucania takiej narracji, że wy nie chcecie uderzać w Polskę, tylko w rząd polski? Kiedy wiecie z całego, jesteście inteligentnymi ludźmi, pan poseł szczególnie. I ma pan poseł świadomość ja tego, to że jakiekolwiek włos, to sankcje no, panie pośle, nałożone na Polskę, czy na rząd, nie można nałożyć sankcji na rząd. Są zawsze sankcje na kraj są sankcjami nałożonymi na wszystkich obywateli. No to trochę pan już Są takie sankcje, które Jaki można nałożyć na, 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 na kraj. No sankcje, które Unia Europejska w stosunku do, do Rosji stosuje, no to no są przystorządowe. Ale, ale porównanie, panie No, to, jakie porównanie? Pani poseł no Jeżeli my dyskutujemy na poziomie politologicznym i pan mówi, że nie ma sankcji, które są nałożone na rząd, a nie na obywateli, no to ja panu mówię, że są i takie, i takie. Ale tu mówimy o sankcjach nałożonych na państwa, chociażby takie jak Białoruś, czy takie jak Rosja. Ze względu na łamanie praw człowieka, i wtedy taki dyplomata czy dany biznesmen nie może wjechać na teren Unii Europejskiej. No, o takich sankcjach pan mówi? No to... No to, ale to tylko i wyłącznie. Chce no mi sankcje... pan powiedzieć, to, to, to... że sankcje, które mał... wy załatwicie, będą sankcjami nie, nałożonymi do, na, na Mateusza redaktorze... Morawieckiego, że nie pojedzie do Brukseli? On już nie jeździ. No jak I to nie, nie są jeździ? sankcje, które my załatwiliśmy, jak pan redaktor tu nam. Na no, strumieniu gdzie się spotyka. Nie, nie, no to Jezus Maria, no to patrzmy, który, gdzie się nie spotyka, że są spotkania międzynarodowe, spotkania szefów Unii Europejskich, na, na których Morawiecki nie uczestniczy. To jest porażka. To pani jest poseł, porażka, że Borawiecki miał, miał nas uratować w Unii Europejskiej, ocieplić polski wizerunek. Ja chyba udało. wizerunek nie udało się. Zwiększa porażka. No to pani nie, nie poseł Wrublewska czeka. Panie posł, bardzo proszę. Pani, pani poseł, bardzo poseł, pani się widzę. spotkała z dziewięcioma pozostałymi posłami Platformy, yy, przepraszam, Nowoczesnej, mm -hmm. i podpisała pani list. Prawie jak teleturniej telewizyjny no nie, jeden z nie, się i nie podpisywaliśmy listy w tym samym czasie. Każdy podpisywał, pod włos, każdy podpisywał indywidualnie e, i podpisywał w obecności Ryszarda Petru. I ja to zrobiłam ze względu na Ryszarda Petru i ze względu na próbę połączenia i scalenia nowoczesnej. Wiem, że być może brzmi to dla niektórych dość absurdalnie, bo był to wniosek e, o odwołanie Kamili Gasiuk-Pichowicz i wniosek, który e, miał z, jakby na celu Przywrócenie Ryszarda Petru na funkcję szefa klubu parlamentarnego nowoczesna, ale panie redaktorze, mieliśmy, już niestety w tej chwili muszę powiedzieć, w czasie przeszłym mieliśmy trzech liderów i dwa ważne stanowiska posłowie mieli wpływ tylko i wyłącznie na zmianę stanowiska szefa klubu. Mamy dwie frakcje, mieliśmy, mieliśmy dwie frakcje dotychczas. A teraz ile macie? Teraz mamy, mam nadzieję, już jedną frakcję. Mieliśmy dwie frakcje, trzech liderów i była potrzeba, żeby stalić nowo, nowoczesną. Ile on sobie żeby, było to, żeby było to możliwe, Ryszard Petru, w naszym poczuciu powinien pełnić jakieś ważne stanowisko w partii lub w klubie. Nie pełnił był przecież członkiem zarządu nowoczesnej. To nie jest funkcja dla lidera. To nie jest wystarczająca funkcja dla lidera nikt już nie odejdzie. My wczoraj wyraziliśmy wotum zaufania dla Kamili Gasiuk-Pichowicz. Zrobiliśmy ponowne głosowanie. W tym głosowaniu brał również udział Ryszard Petru na 21 osób obecnych na wczorajszym klubie. 18 było za, dwie osoby przeciw. Kamila nie oddała głosu z racji, z powodów oczywistych, nie, nie, nie głosowała na siebie. W związku z tym mamy taką sytuację, jaką mamy. Jesteśmy naprawdę w tej chwili zwarci, gotowi do pracy, zjednoczeni. Wczoraj mieliśmy wyjątkowy dzień, wyjątkowy wieczór. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, że Ryszard, że Ryszard odchodzi. Nie było tej informacji wcześniej. To znaczy zastanawialiśmy się, co zrobi. Rozmawiałam wielokrotnie z Ryszardem. On mówił, że sam nie wie, co zrobić, że bardzo chciał walczyć o nowoczesną. Nie wyszło. Ja bardzo, bardzo tego żałuję. Witold Zambaczyński mówił, jeżeli jest prawdziwym mężczyzną, niech to zrobi. Być może będzie teraz spokojniej. Przyznam to ze smutkiem. Być może teraz będzie spokojniej, być może Nowoczesna będzie mogła w końcu normalnie zacząć pracować i skupiać się na tym, co jest ważne dla ludzi, dla, dla naszych wyborców, dla naszych struktur, bo to rozchwianie, które było wewnątrz partii, bardzo szkodziło wszystkim. Myślę, że teraz będziemy naprawdę zwarci jednomyślnie, jednogłośnie i to nam wszystkim pomoże. Proszę I, Państwa, panie redaktorze, dziękuję, i... ale to dosłownie po uznaniu. Bo już tak, chciałem powiedzieć: dziękuję za Nie, nie redaktorze, mówię, wa ważna, ważna no sprawa, Panie redaktorze, ważna do, sprawa do, dotyczy niepełnosprawnych w Sejmie. Nie, nie udało mi się dzisiaj zrobić konferencji prasowej na ten temat, ale dochodzą słuchy, że Kancelaria Sejmu planuje prowokację, że chce przeprowadzić, pobudzić alarm przeciwpożarowy, wprowadzić straż pożarną, która zrobi ewakuację. Wiadomo, działa w ochronie ludzi. Punkt ewakuacyjny jest pod pomnikiem AK. Później miałoby się okazać, że jest to błąd systemu, a w ten sposób wyprowadziłoby się osoby niepełnosprawne, które protestują w Sejmie i by się ich z powrotem nie wpuściło. Ja informuję, że my po prostu nie wyrazimy na to zgody. Ma. Czyli Czyli Sejm... że jest szykowana prowokacja, Kancelaria, jeżeli dobrze to zrozumiałem, Kancelaria, tak? dochodzą nas takie słuchy i chciałam poinformować, że po prostu te słuchy do nas dochodzą i jesteśmy czujni z Musimy sobie postawić kropkę. Mamy, mamy na to nie niebawem nie, nie pod koniec maja w Sejmie i Sejm ma, to znaczy PIS ma duży problem z osobami niepełnosprawnymi. Dobrego popołudnia o, i dziękuję. bardzo dziękuję. A premier Gowin z Królikowskim swoją prawą ręką, o tym chciałem mówić, że to jest to jest poważne. Proszę państwa, to już koniec. Bardzo A, dziękuję, że ideologika jutro, jeżeli Państwo pozwolą po Zapraszam w poniedziałek bardzo serdecznie.